Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny vlog. Ja jestem po weekendzie w Madrycie. Trochę może widać, że jestem jeszcze przemęczony, ponieważ weekend był bardzo mocny. Naprawdę było niesamowicie. Po pierwsze, byliśmy w klubie u mojego znajomego z Hiszpanii. Był naprawdę rozpierdzony. Nigdy nie byłem na takiej imprezie. Nigdy nie byłem na imprezie, gdzie człowiek tak porwał tłum. Naprawdę, automatycznie mój znajomy skończył grać i już imprezka opadła. Na drugi dzień byliśmy na meczu Realu Madryt. Kolejne wielkie wydarzenie. Po pierwsze, Sergio Ramos wrócił do Madrytu. Sevilla nielubiana w Madrycie, obwizdywana na każdym kroku. Plus Sergio Ramos, ich kapitan, który był cały czas witany brawami. Niesamowite emocje. Mecz zaczął Ilia Topuria, który wygrał ostatnio pas UFC. Także naprawdę tych smaczków było dookoła wiele. Real Madryt wygrał 1-0 i był bardzo gorący mecz. Imprezowaliśmy, mało spaliśmy, tak też nie przywieźliśmy żadnego vloga z Madrytu. W ogóle od początku mówiliśmy się, że nie nagrywamy ze względu na to. To wiecie, o co chodzi? Nie chodzi o stricte imprezę, tylko chodzi o brak snu. Bo jak my spaliśmy pierwszego dnia 3 godziny, drugiego dnia 3 godziny, to po prostu nasze twarze i nasze flow, jeśli chodzi o taką wybuchowość, ekspresyjność na kanał, była po prostu równa zeru. My sobie chillowaliśmy, rozmawialiśmy, spędzaliśmy czas, piliśmy drineczki, więc było super. Zaczynamy kolejny film za 3, 2, 1. Idziemy do przedszkola, jesteśmy trochę spóźnieni przeze mnie, ponieważ tak jak w Madrycie nie spałem kilka dni, tak dzisiaj troszeczkę zaspałem. Co? Co włączyć od nowa? Aparat. Aparat? Dobra, to włączam od nowa. Dobra, trzy. A, jakaś magia będzie. To już włączyć? Włączyć już? Dobra, trzy, cztery. Włączyłem. Hej. Charlie powiedziała, że ona nie chce iść do przedszkola. Ona chce, cytuję, jak ty powiedziałeś? Siedzieć i leżeć? Co ty chcesz? Powiedz. Siedzieć i leżeć, ale nie iść na kamieniach. A, po kamieniach nie chcesz iść, ale siedzieć i leżeć byś chciała. Tak. A gdzie twoja cynamonka? Test soku na żywo. Dobry sok czy nie? Smaczna. I co? Smaczna, ale taka. Smaczna, ale taka? Czyli od 1 do 10 na ile oceniasz? No, za kilka dni. Tak, no, za kilka dni? Mhm. Mhm. A soczek? Od 1 do 10 jak? Za 12 może. A. Jak to jest możliwe? Położyłaś się spać o 22. O 10 musiałem cię budzić i nadal nie wstawałaś. Jak to jest możliwe? Jak możliwe, że dziecko tyle śpi? Czemu wszyscy rodzice narzekają? O, moje dziecko całe życie mnie budziło o 6, o 7 rano, o 5 nie mogłam spać, a moje dziecko, psia kość mnie nie budzi. Psia kość mnie nie budzi, moje dziecko. Jakim cudem? Ty mówiłeś, bo ja nie słyszę, jak dzwoni. Jak budzik dzwoni, nie słyszysz? No ale jak możesz słyszeć, jak masz taki sen? Jutro robimy challenge. Ty mnie masz obudzić. Dobrze? Masz mnie obudzić ty i wtedy idziemy do przedszkola. Aż co jest takie śmieszne, aż? Jedziemy do prze? Dobra, na wakacje. Do przedszko? Idziemy na wakacje. Na wakacje. Jadę z córką na wakacje, niepotrzebne mi libacje. Ona so mnie nie pójdzie do przedszkola, za to mama nas zawoła. Idziemy sobie, siedzimy w samochodzie, jemy cynamonkę. Nie wiem, czy to dobry znak, czy... Przyjeżdżam z przedszkola, a czeka na mnie randka w łóżku. Mamy żonę, mamy kanapki z salcesonem. I dobra. I z cytrynką i z ogórkiem. Tak, i teraz 4 sekundy mają osoby na to, żeby napisać, co jest w telewizji. Raz, dwa, trzy, cztery. Wiza na miłość. Kolejna wiza na miłość. Ja nie wiem. Zobaczcie, co się dzieje. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ty to wszystko obejrzałaś? Tych jeszcze nie obejrzałam ani jednego z tego. Z tych 10 sezonów żadnego? Nie, 10 włączyłam, bo mnie ciekawi na bieżąco, bo to dopiero teraz wyszedł. A wszystkie inne oglądałam, bo to jest wiza na miłość zwykła. A ja oglądałam wizę na miłość na odwrót i wizę na miłość znowu do wzięcia. Wiza na miłość jest na Karaibach. No, ale tej zwykłej nie oglądałam. Przemyślcie sobie, co ja czuję w głowie, że wiza na miłość leci w moim domu od 4 miesięcy, a Andrzejka mówi, że jeszcze 9 sezonów ma nieobejrzanych.
No bo przecież nigdy w historii show biznesu, TV show nie było takiego programu, gdzie masz jakieś 30 to sezonów. Jest, to jest z wielu lat, to już dawno temu było. Nie wiem ile, to 10 lat temu. To ile sezonów już obejrzałaś? 7. I jeszcze masz 9? Tak, ale mam jeszcze z tego Wizy na miłość, a Wizy na miłość na Karaibach mam jeszcze więcej. Zobacz, o, zobacz na dół. To oglądałam. Wiza na miłość na odwrót, Wiza na miłość znowu do wzięcia. Te dwa mam odhaczone programy. Ale jest jeszcze gdzieś tu, o, Wiza na miłość Wielka Brytania, Wiza na miłość na Karaibach jeszcze muszę obejrzeć. To mnie ciekawi, tylko 3 sezony są. Ja naprawdę nie oglądam, bo to z swoich filmów wygląda tak, jak ja bym całe dnie oglądała to. Ja sobie obejrzę z rana do śniadania. Oglądasz codziennie, nie całe dnie. Z rana do śniadania, żeby nie patrzeć w sufit. Do obiadu też, żeby nie patrzeć w sufit, więc jem i oglądam. No i do kolacji. A tak to cały dzień przeżywam normalnie jak człowiek. To jest oglądanie, nie? Tylko żeby... Nie, no to się zgadzam. No. Smacznego, moja randko, Boże, poranna. To jest życie. Czy jak kiedyś jeździłam z mamą na wieś do znajomych, to tam robili takie słoiki z mięsem, nie? I było dużo takiej galarety i tego mięsa w środku, taki duży słoik. No, są chyba nawet nadal. Wiesz, takie w sklepie to nie to samo, a to takie przez siebie robione, takie mięcho z tym... A lubiłaś słoninę w ostrej nie, zalewie? Nie, ale smalec też uwielbiam. Lubię takie rzeczy polskie. Wychowałam się na takich, nie? To które oglądamy? Nie, to teraz wiem, które. Bo to będziecie ciekawi, dzieci puszczę. 15 lat temu oni byli ze sobą, razem. Tylko, że ona ukrywała przed nim, że zmieniła płeć. Czyli normalnie poznał dziewczynę, kochali się, spędzali ze sobą czas, chyba byli tam z rok albo 2 lata. Czyli tam też sobie zmieniła, bo jak... Była, ona zmieniła, jak była tam już, wiesz, czyli jest kobietą w pełni, w sensie fizycznie. Tak. No i on niczym nie wiedział i po jakimś czasie związku ona się przyznała jemu i rodzicom jego. Że była facetem. Tak. No i teraz... No i się rozstali. Bo on nie mógł jakby ogarnąć tego, znieść. No i wyobraź sobie, że po 10 latach teraz zeszli się i biorą ślub. Ale on się dalej wstydzi tego na mieście, czy gdzieś, że wiesz, że ona zmieniała tą płeć, się boi, że ktoś zauważy. Ale sam dziad nie zauważył, to co się czepia innych. Sam nie zauważył, 2 lata jeszcze z nią sypiał, no to co? Czyli powinien zaakceptować to, nie mieć nic przeciwko temu. No i mama się martwi, że może teraz nie zaakceptują, bo trochę tym rodzicom też ciężko znieść to, że inną płeć miała kiedyś. No jak tam 2 lata nie zauważali, to co im teraz za problem, nie? Tak. Jesteś moją duszą i małpeczką. Nie mogę bez ciebie żyć. Nie cofnęliśmy się w czasie. Nie jest grudzień, nie jest styczeń. Po prostu mała, nowa aktualizacja, ponieważ Angelika postanowiła sobie, że chce mieć tutaj też lamelę. Tak jak mamy tutaj. Widzicie? Tak, też na początku nie było tego w planach, a teraz jest, więc robota od nowa. Wszystko zabezpieczone, żeby się nie zepsuło. No i wygląda to jak w grudniu. Jeszcze jakie mam aktywności nowe w domu. Tunele, jak w samym miasteczku. Czyli sobie przechodzimy. Pach. O Jezu. I tak się chodzi po domu. Jak w parku rozrywki. A chłopak! A ta! O. Dobra, a wejdę do biura jakoś, czy nie? Nie. Nie? No dobra. Za pół godziny wejdę tam? Dobra. Ja sobie tam na razie wejdę. O. Dziękuję bardzo. O, dobrze, mam wszystko tutaj. I jestem w biurze. Ojej. Można przechodzić, przechodź. Nie, muszę jeszcze iść do pralki i tak. Wyjąć pranie, ale kurczę, fajnie, co? To nie fajna folia, ale fajnie, że to jest zrobione. Dobrze wymyśliłam, nie? Co z lamelami? Bardzo dobrze, tylko kolejne 2 dni roboty. Ale już panowie powiedzieli, już Pasza powiedział, że dzisiaj już wychodzą panowie, tylko elektryk będzie. Już ostatnio wyszli, ale no wiem, sobie no. Tylko że w dół, to wiesz. Niżej. Nie zerwij tylko nic. Niżej, 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 niżej. Fajnie. Wózek wieziemy do czyszczenia. Ostatnie wyjście z domu. Tak. Muszę wrócić tutaj czysty. Poczej. To mój ulubiony wózek był. No naprawdę. Mój też? Super nam się sprawował. Mhm. W nim gondolę mieliśmy na tym strażu też. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks.
Zamówiliśmy sobie jedzonko, Andrzejka jak zwykle zupę cebula. Bo zamówiłaś coś jeszcze w końcu? Nie, zjem od ciebie. Ciastko? Pyszne, ale bezglutenowe. No, a ja zamówiłem sobie na początku hummus. Ja nie za bardzo hummus lubię, ale w tej książce Glukozowa rewolucja hummus też spełnia, no wiadomo, hummus to warzywo, więc dzieciorka to warzywo w zasadzie. Więc hummus spełnia właśnie rolę tych warzyw przed posiłkiem, także teraz jem sam hummusik bez tego chleba, a później zjem mielonego. Fajnie udawać, że jest się fit po 3-4 dniach w Madrycie, wiesz, ładunku tequili. Ty nigdy nie będziesz. Będę. Żulka powiedział, że mu znowu zrobiła zdjęcia, bo robi formę życia. Jutro nie, nie, jutro nie zrobisz zdjęcia na formę życia. Zrobię. Weź lepiej z tych 2 miesięcy przed. Nic się nie zmieniło. Nie, zmieniło się, bo... Zmieniło się, bo się ulałem bardziej. I właśnie o to chodzi, będzie lepsze, tak? Właśnie chodzi o to, że chcę teraz zrobić zdjęcie, jak jestem bardziej ulany, niż jak byłem mniej ulany wtedy, bo nie będzie takiego efektu. Rzeszysz, ty masz taką dobrą formę. Nie, ale nieważne, zobaczysz. Halina, od dzisiaj patrz na paluszek. Nie, nie rób tego. Na paluszek. Lepiej nie. Barma życia będzie robiona. Humusik, mały, mielony, ziemniaki francuskie, mizeria, najpierw ogóreczki. I zdrowo? Bardzo. Lepiej niż powodzenia, pączek? Powodzenia. Widzisz już różnicę? To jest ostatnia próba. Jeśli nie teraz, to ja już mogę być ulany. 14 kg od ślubu. Podobno dużo osób tak tyje od ślubu. Ja ważyłam 56, a ważę 62. Po to ślubie? Nie tak dużo. 6 kilo. Czyli no. Razem przytyliśmy, razem jest nas 20 kilo więcej niż na ślubie. Nie zdążę. Nie zdążę. Mam nowy lęk nabyty, a mianowicie to, że nie zdążę na tenisa Charlie. I naprawdę jak Charlie ma tenisa na przykład na 17, to ja od 15 już sprawdzam zegarek, już sprawdzam która godzina. I niestety zawsze, jak mamy mieć zajęcia, to ja akurat godzinę przed tym jadę na totalnie drugi koniec Warszawy i później w tych korkach stoję, denerwuję się, walczę z czasem, próbuję nadrabiać. Tenis za 2 godziny, a ja mam jechać teraz na Białołękę, ponieważ podobno jest tam jedyna pralnia wózków. Rozumiecie? 30 minut stąd, czyli będę 15.36, a z Marchołta po Charlie będę jechał 46 minut do Charlie, później z powrotem, czyli około 26 będę u niej. Czeka mnie teraz 2 godziny bycia w samochodzie. Także dla osób, które nie mieszkają na przykład w Warszawie, na pewno łapiecie się teraz za głowę, że jest to nienormalne. Tak, to jest to nienormalne. Oczywiście, że jest. Pierwszy trip, 17 km w 31 minut. Nadrobiłem z 10 minut. Boże, to jest naprawdę ulubiony mój wózek. Ze wszystkich Cybexów ten był ulubiony, jeśli chodzi o stylówę i w ogóle o wygody. Był duży, trzeba było go rozkładać, wiadomo, no ale świetny. Idzie teraz do brania. Pierwszy cel zaliczony, teraz uwaga, 23 km, przejadę w 51 minut. Czyli będę 16.36, słabo, ale może nadrobimy. Mama dzwoniła, że chce iść do kina. Co ty na to? Muszę otworzyć tą listę. No dobrze, ale co ty na to z tym kinem? No, zobaczę, co mama tam napisała kino. Co mama napisała? Kiedy wrócisz, dostaniesz, jak będziesz z nami w kinie. Okej. Okay. To? To co? Wtedy dostaniesz cukierka i w nocy będziesz miała szoszczyczkę. Co? Tak pokaż, tak mama napisała, naprawdę? Tak, prawdziwą szoszczyczkę, a nie na niebie! Jesteś jakaś niepoważna. Dobra, wsiadaj. Jeszcze zawsze mamy taki rytuał, że przywozimy sobie coś z lotniska, z kraju albo z lotniska, ale zazwyczaj z lotniska. I kupiłem Andrzejce perfumy. To są te perfumy, które Andrzejka zbiła w Omanie i musiałem włączać na lotnisku vloga i go oglądać, żeby sprawdzić opakowanie, czy na pewno to... Ale oczywiście mam w rodzinie też kogoś stosunkowo nowego, więc teraz już nie muszę tylko jednej rzeczy przywozić, tylko dwie. I tu mamy taki Happy Kinder. Różne rzeczy. Nie ma tego chyba w Polsce, prawda? W sensie... Pojedyncze produkty, wiadomo, są, ale taka mieszanka, taki miks, to jest dla Charlie. Mogę wsadzić tamto? To zaraz ja ci pokażę, jak pamiętasz, jak robiliśmy w Omanie? Tak. Ja tego w ogóle nie widziałem, że wy to kupiliście. Nie? Bo Adrian też coś kupił, nie? Ale w sensie nie widziałem. Ale to jest takie kadzidło klasyczne, nie? Takie kościelne trochę. Ja byłem na szkoleniu, to ja mogę ci powiedzieć. To jest jedyne kadzidło, jakie jest. Tylko takie kadzidło jest. Co to jest? Drewno, jakieś coś na B. O Jezu, jak...
świeczka moja drzewa sandałowe. I będzie u nas w domu pachniało omanem? No, ale złoty. O kurde, ładny. To się już pali? Jeszcze chwila chyba, ale już. Powolutku. Nie, nie pachnie ładnie. Dobra, i połóż teraz, tylko nie dotykaj paluszkiem tak o z góry na to. O. O. Ale czad. Ale pachnie, czujesz? Inaczej trochę. Za mocno trochę? Tak, cię wiesz, nie wącha z bliska. No ja wiem, że nie, ale na początku chcę poczuć, bo już idę, ale... Zaraz cały dom będzie tak. Ale pięknie, tym takim drewienkiem perfumowanym, nie? Po jakimś czasie Andrzejka przypomniała mi, teraz wyjęła, że dostałem prezent w omanie przecież. Miały to być prawdziwe, omańskie, kadzidłowe perfumy i na początku weszliśmy do takiego sklepu. Ile one kosztowały? Jakby dużo, ale finalnie Adrian wytargował na 350 chyba. Złotych, tak? No to, ale to nadal na perfumy, to jest w sensie na takie lokalne, to wydaje się dużo, prawda? No i te omańskie, prawdziwe, taka definicja prawdziwych omańskich perfum, to są takie kadzidłowe, mocne, prawda? No i co się okazało, że jak powąchałem je później, z czymś mi się kojarzyły. Okazało się, że to jakby no, tyle łączy je z omanem, to, że są faktycznie z Omanu, ale to są po prostu podróby moich Ombre Nomad perfum z Louis Vuitton. A najgorsze jest to, że Adrian się popsikał i za chwilę już nie było czuć. No one pachną identycznie, co prawda... Więc kupiliśmy podróby. Nie, pachną tutaj? Identycznie. No pachną identycznie. Po 10 minutach nie czuć. Tylko podobno po 90 minutach nie czuć, także się nie opłaca, bo nawet ale jakby... Pokaż, jakie ładne opakowanie. No bardzo ładne, w ogóle miały wielki potencjał, bo mi się z czymś od początku kojarzyły. Bardzo ładne opakowanie, ładny zapach, 350 zł jak na omańskie perfumy. A ile perfumy. Louis Vuitton kosztują? 2 coś, 2,5 czy? 1800 albo 2. Coś takiego. W każdym razie no, nie wiem, może na mnie będą pachniały dłużej, nie? Żeby się opłacało, wystarczy, że będą pachniały 4 razy krócej niż Louis Vuitton, bo kosztują 4 razy taniej. Więc można się 4 razy częściej psikać i będzie tak samo. Dzika przyniosła, mocne to jest bardzo. Co? Wietrzysz teraz chatę? Nie, to odkurzam, ale... Ale ładnie pachnie. Dużo zapachów bardzo teraz wyszło. Te perfumy omańskie to... Co za problem jest? Co to w ogóle za styluwa? Już widzę, otworzyłaś opakowanie. No to sprawdźmy teraz. Załóż okulary. I teraz nic nie słyszysz? Mogę zabrać ci słodycze? Mogę zabrać ci wszystkie słodycze? Hello. Mm-hmm. Czyli słyszałaś? Mm-hmm. Okej. Okay. A weź teraz podnieś okulary do góry. A teraz słyszysz? Tak. Mogę ci zabrać słodycze? Tak. Okej, okay. A załóż jeszcze raz. I nic nie słyszysz? Okej. Okay. A zabrać ci słodycze? Mówiłam, że nie. No faktycznie. Widzę tutaj, bo jeszcze chyba na vlogu nie pokazywałem, bo ominęła was, nas, wszystkich na YouTubie nasza... Nie. Odwróć się. No. Dobra, nasza rocznica ominęła was, więc mieliśmy rocznicę, byliśmy sobie na masażu, Angelika dostała kwiaty, ja dostałem buty, za chwilę może pokażę. Gdzie są moje buty w ogóle? A, nie mogę się odwracać. Także dostałem buty z Angeliką. Też mamy umówiony prezent, ale to już kiedy indziej wam pokażemy, bo jest bardzo fajny. Tu dostałem buty od Angeliki. To są buty Angeliki, które zamówiłaś chyba 3 razy, bo nie mogła trafić z rozmiarem. I ja mówiłem, że bardzo mi się podobają. I co dostałem na rocznicę? Tam, dadadam, takie same. Także ja nie wiem, jaki to jest model w ogóle na jeczki, ale jaki model? Nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo ładne. I na pewno je może już dzisiaj założę. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mam ten kadr, że w końcu mogę tutaj przychodzić do biura. Jeszcze dookoła, jak widzicie, pościele, nie pościele, cały czas tu jest lekki magazyn, ale 95% mojej pracy jest już tutaj. Mamy biurko, na którym jest już szyba naklejona ochronna, szkło ochronne, także bardzo jestem z tego rad, jak to mawia mój dziadek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tak jak mówiłem, nie widzieliście naszej rocznicy. Poszliśmy na masażyk dwugodzinny, byliśmy na romantycznym obiedzie, daliśmy sobie po prezencie, zaplanowaliśmy za 3 tygodnie prezent, który Angelice chce taki główny, tylko przez to, że jestem mężem i żoną, przez to, że jestem ojcem, to musieliśmy to zaplanować. Nie mogłem tego ubrać jako niespodzianki, dlatego musieliśmy to ustalić i
ustaliliśmy, więc fajnie. W weekend mam 18 Filipa, czyli syna mojego wujka Bartka, więc w weekend jeszcze nie będzie vlogów, ale od poniedziałku już naprawdę mocno lecimy. Wybaczcie za nasze jakieś takie nieobecności. Nie chcę mówić wracamy, wracamy, bo my zawsze byliśmy, z tym, że te wszystkie rzeczy, które dookoła są, nadal mamy panów, którzy nam dzisiaj robią garaż, kończą i trochę elektryki, więc to się tak przedłuża, że jak wstajesz i nawet jest jeden czy dwóch panów w kuchni, to nie ma takiej przestrzeni, żeby wstać sobie fajnie nagrać, więc jeszcze troszeczkę czekamy, bądźcie cierpliwi, ale mam nadzieję już od następnego tygodnia, już mam taką jawną umowę z Angeliką, rozmawialiśmy o tym, wracamy mocno na YouTube'a, także będziecie mieli co oglądać. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie dzieje się, magia się ma. Noro!